Uczniowie naszej szkoły odnoszą niespodziewany sukces w 5. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Na szczeblu okręgowym zajmują zespołowo 1. miejsce, wyprzedzając uczniów szkół własnego województwa oraz suwalskiego, elbląskiego i gdańskiego. Najlepsi okazali się Edwarda Samsel, Ryszard Maczul i Mirosław Pietrusewicz. Wśród 30 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, aż 9 było z reszty. Prasa olsztyńska odnotowała, że był to sukces także nauczycieli, pani Mirosławy Sadowskiej oraz państwa Heleny i Jerzego Pałuszcz. Początek roku szkolnego 1982-83 oznaczał zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Władze wojewódzkie skierowały pana inżyniera Aleksandra Jankowskiego na stanowisko dyrektora wojewódzkiego ośrodka rolnego. Pożegnali dyrektora uczniowie, pedagogiczny i administracyjny opis oraz kierownik oddziału oświaty rolniczej magister Stanisław Machny. Z rządami pana Jankowskiego, który wdrożył, ukończyło się 700 i ponad 700 kwalifikowanych w zawodzie rolników. Przemawiam z dotychczasowej pozycji po raz ostatni. W kilku serdecznych słowach pragnę pożegnać wszystkich, z którymi współpracowałem, a nad tą wszystko młodzież, której poświęciłem w Leszczu ponad 20 lat swojej pracy. Na wniosek wojewody olsztyńskiego zostałem delegowany do innych zadań, ale mój związek ze szkołą będzie dość bliski. Szkoła Leszewska będzie nadal moją szkołą, zanim jest w sercu i odchodząc, życzę wam dalszego pomyślnego rozwoju, sukcesów dydaktycznych i wychowawczych oraz produkcyjnych, a także zaspokojenia ambitnych osobistych każdego z was. Dziękuję. Obowiązki nowego dyrektora zespołu przejął dotychczasowy nauczyciel tej szkoły, magister Jerzy Pałuszcz. Wyzwaliśmy was dzisiaj. Już w październiku 1982 roku oddano nowe pomieszczenia na Biblioteką Szkolną w Szczytelni. Do tego celu przeznaczono mieszkanie po byłym dyrektorze. Biblioteka, licząca ponad 10 tysięcy woluminów, wyprowadziła się z dwóch maleńkich pomieszczeń w internacie. Rok szkolny 1982-83 rozpoczęliśmy przy stanie 34 nauczycieli i wychowawców i około 650 uczniów łącznie w 9 szkołach ryszelskich, w zaocznym technikum rolniczym i filii zespołu szkół rolniczych w Rągowie. W imieniu całej Rady Pedagogicznej, która nas pozdrawia dzisiaj, chciałabym zarzucić na ten właśnie drugi, późniejszy okres. Wiemy bardzo, że są zwiedzani rodzice, że nas zobaczą w trochę innej sytuacji niż do tego. W imieniu całej Rady Pedagogicznej, która nas pozdrawia dzisiaj, chciałabym zarzucić na ten
1983 zapisał się inicjatywą nowego dyrektora. Zakupiono kilka koni oraz założono szkolną sekcję jeździecką o nazwie Ułem. Nasi nauczyciele, profesorzy, Prasa olsztyńska coraz częściej zauważa i odnotowuje na swoich łamach nasze sukcesy dydaktyczne i rekreacyjno-sportowe. W centrum uwagi znalazł się klub jeździecki Ułan i jego praca. Jesteśmy jedyną chyba w Polsce szkołą z taką sekcją. Tej daty nie zapomną przede wszystkim nauczyciele, pracownicy obsługi i pracownicy gospodarstwa pomocniczego, bowiem 4 października oddane zostały do użytku dwa nowe 21-mieszkaniowe bloki w ulicy Łukasińskiego 8 i 8. To znacznie warunki na wielu rodzin. Musimy się też do zatrzymanych najlepszych pracowników, których wyskuczać w tym mieszkaniowej szkole. Się o pedagogicznej szkoły, baza gospodarcza i spółek rolniczych. W tym też roku kluba naszej szkoły Solnictwo i Skosz otrzymał stopień naukowy doktora na SGG. Duże też sukcesy odnieśliśmy w kolejnej 8. edycji Olimpiady Wiedzy i Rolniczej. Na szczeblu centralnym w Szczecinie w dziale mechanizacji uczeń Waldemar Kajka przygotowywał go pan Józef Żydonek. Podobny sukces odniósł Mirosław Petros w dziale produkcji zwierzęcej pod kierunkiem pani profesor Heleny Pałucztowej. Jest to szczególnie nowość człowieka właśnie dla imitacji. To działa nasze. Szanujcie swoją pracę i nie pozwólcie, żeby ktoś inny ją leczył. Ten szacunek do pracy cięższej rodzi się w starszych. Gorza. Kolego, może byście się tak najpierw przedstawili, więc jesteś ta zrobita tutaj. Kolego, tak. Chciałem ja wam przedstawić naszą pracę, jaką wykonaliśmy. Hektary, morze, ogony, świty i tak dalej. Proszę pana, nie wszystko jeszcze nie jest. Ale no trzeba, trzeba. No wywiad, że tam w domu, zgadza się. Hektarów jest 17. Krowich ogonów jest troszeczkę więcej, bo jest powiedzmy 10 krów, ale wszystkie dojne. I reszta do 20 do wyciągnięcia. 5 lat w tej szkole, dobrze było. Nie powiem, narzekam. Nauczyłem się tego i owego. Owego zwłaszcza. O innych rzeczach, matki ziemniaczki, tak inny. No kolego, nie ruszajcie. Dzisiejsze przyborki dedykujemy naszej kochanej pani kochaczyni Annie Dernowskiej oraz koleżanko Sy. Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz zdania matury i spełnienia najskrytszych marzeń. Dziś do życzeń dołącza się cały sol wraz z chórem Katedry Drezdeńskiej. Thank you.
1985. Minęło 30 lat dynamicznego rozwoju szkoły. Szczęka coraz częściej zauważa i odnotowuje nachylność.